Aleksandra Czajka-Nyszka, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest rozmowa dnia. Ostatnia rozmowa dnia to spotkanie z doświadczonym malarzem, który specjalizuje się w pastelach, a najbardziej skupia się na portretach i pejzażu. 25 lat wystaw autorskich, pastele, to wystawa Andrzeja Stefana Wiśniewskiego, który będzie opowiadał o swojej twórczości, a ekspozycję można oglądać w Galerii Politechnika na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Kontynuujemy rozmowę z moim gościem. Serdecznie zapraszam. Panie Andrzeju, przejdźmy do teraz troszeczkę ten temat, tak może rozjaśnijmy trochę pozytywów, czyli przejdźmy teraz do pasteli, bo to jest też pana kolejny konik i coś, no, co, z czego jest pan po prostu znany też. No tak, pierwsze spotkanie z pastelami to było właśnie w tym roku, w którym jakby ruszyłem z portretami węglowymi, bo głównie rysowałem węglem, to też trzeba powiedzieć, tak. Takim węglem prasowanym czeskim. Potem przerzuciłem się na węgiel drzewny, ale po prostu te pierwsze spotkanie było takie jakby, no, jakby falstartem takim, bo i nie odpowiednie kredki, nie odpowiednie papiery, także właściwie porzuciłem to na prawie 10 lat i dopiero w 95 jakby zniecierpliwiony tym takim procesem długotrwałym i właściwie z małymi efektami malowania w plenerze na sztalugach, to po prostu wtedy zacząłem eksperymentować z papierem, z pastelami i właściwie w 96 ruszyłem programowo, zakładając tak wirtualnie firmę pastelową. I od 96 właściwie rok trwało przygotowania do pierwszej wystawy, która miała miejsce właśnie w kwietniu 97 roku i od tej pory w tym roku właśnie pokażę, będzie 43. wystawa właśnie w galerii. Co daje 25 lat wystaw autorskich. No tak, tak, tak. A poza tym właśnie właściwie trzy wystawy były poświęcone fotografii, to znaczy ze zdjęciami czy tam z innymi mediami. Natomiast czy z malarstwem takim sztalugowym jedną wystawę właśnie popełniłem. Natomiast właśnie rok 40 wystaw jest pastelowych z tych 43. Także tej technice jestem wierny i ona co jakby... takiego pastele w sobie mają, że pan się zachwycił nimi? No przede wszystkim nie jest to proteza. Pędzel jest protezą. Ja, jakby jest utrudniony kontakt przez to, że trzyma się protezę, a pastela jest unerwiona, w palcach się trzyma i wtedy można siłą rzeczy bardziej pokazać ten proces. No oczywiście to obarczone było wielką ilością rysunków węglowych, żeby dostosować ten nacisk ręki, powiedzmy opanować te emocje, prawda? Bo ja jestem z reguły takim wulkanem energii. To znaczy, ekspresyjny twórca. To znaczy to się... Profesor Hunger to jakby ujarzmił te wszystkie... To znaczy potrafił to nazwać. Ten kierunek nazywa się w malarstwie informel. Informel pisze się i po prostu on pokazuje to, co właśnie w takiej ogładzonej postaci robił Jason Pollock, prawda? To on zaczynał od informelu, potem zaczął bawić się rozmazywaniem farby, prawda, wylewaniem, natomiast zaczynał od informelu, czyli takiego malarstwa wybuchowego, takiego nieujarzmionego. I ja właśnie to posiadałem to na dyplomie. I potem przeszedłem po prostu tak płynnie z malarstwa olejnego do wodnego i potem zacząłem się interesować właśnie rysowaniem malarskim, bo też się w czasie tych moich doświadczeń dowiedziałem, że pastela zarówno rysuje, jak i maluje. Maluje ta, która jest taka typowa w papierze, natomiast ta w drewnie to rysuje. O, i to jest rysowanie pastelą. To, co miało się za młodów w ołówkowych takich
jakby obejma. Tak, tak, tak. I to właśnie zaczęło się w ten sposób, że ćwiczenia, podpatrywania natury, najpierw mały format A3, potem większy B2, czyli połowa plakatu, a potem to już wystawy, już, żeby pokazać ludziom, przybliżyć, bo ludzie jak niestety z wielką rezerwą podchodzą do malarstwa pastelowego, więc pokazywałem duże. No i mam grono wielbicieli, powiedzmy, którzy kochają moje wystawy i byłem, że tak powiem, no dosyć zniesmaczony, jak wielu tych moich wielbicieli niezbyt pochlebną wydała mi opinię na mojej jedynej wystawie malarskiej. Także byli przyzwyczajeni do tej mojej puszystej kreski. Bo jednak, to nagle coś innego i to chyba wywołało taki wstrząs u odbiorcy. No tak, tak, bo to po prostu ludzie są tak zaprogramowani przez te telefony, patrzenie na informacje w komputerze, w telewizorze, że wszystko widzą. Także jednak mimo wszystko dla tych wrażliwych warto pracować, bo taka pastela wymaga niesłychanego ilości trudu, to znaczy niesłychanej ilości pracy, ilości godzin, no i powiedzmy powtarzań, nakładania warstwa po warstwie, żeby to potem zaświeciło i ucieszyło tych, którzy kupią taki obraz. I tutaj chyba ta cisza, o której Pan wspomniał na początku, jest istotna, prawda? Bo to skupienie ja sobie wyobrażam, no tak, jeżeli tak. Tyle godzin trzeba spędzić nad płótnem. No niestety artysta to jest taka istota, która podatna jest na różne bodźce, czynniki zewnętrzne, także właśnie ten hałas uliczny to jest makabryczny w tym. No i tutaj jakby mogę nawiązać do tego, co jest inspiracją przy tym rysowaniu, a inspiracją była i jest muzyka, prawda? A przede wszystkim no, radio jako nośnik. I to było bardzo, bardzo ważne. No, spotkania najpierw z programem pierwszym, potem tak od połowy lat 70. z trzecim. No niestety wraz z pandemią nastąpiło kompletne załamanie i eliminacja programu trzeciego w dawnej formie i to było bardzo, bardzo przykre wydarzenie, bo zawsze człowiek sobie wyobrażał, no, że umrze, bo niestety mamy takie niestety jakby środowisko, że w radiowe, że muszą być gwiazdy i potem nikt nie wychowuje następców. No i tak sobie człowiek wyobraża, że umrze tam powiedzmy Wojciech Mann i koniec, będzie koniec. A tu nagle wszystko wysiada, nie ma bluesa, nie ma rocka dawnego i to boli. No bo właściwie człowiek już nie słucha tego radia, bo to radio się umieściło w internecie, a to już nie jest to. To nie jest to. Znalazł Pan sobie jakąś rekompensatę, żeby właśnie ta muzyka mimo wszystko towarzyszyła Panu w trakcie pracy? No znalazłem, to znaczy w postaci moich archiwalnych nagrań. Po prostu, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, jestem kronikarzem, także od pierwszej chwili, jak tylko miałem swój magnetofon, to nagrywałem najpierw utwory, a potem doszedłem do wniosku, że trzeba nagrywać całe audycje i dzięki temu mam głosy z przeszłości Beksińskiego, powiedzmy Kordowicza, różnych takich właśnie ciekawych ludzi, którzy Kaczkowskiego, prawda, Pogranicznego nawet, którzy zapowiadali muzykę w pierwszym programie, czy tam w trzecim, w drugim. To było wiele takich właśnie okazji. Od małego jakby człowiek, ponieważ żył w tych czasach, latach 60., 70., to pragnął na przykład posłuchać Beatlesów. Taka okazja dopiero była pod koniec lat 70. Właśnie prezenter Jerzy Janiszewski puszczał w programie czwartym. Zresztą ten sam człowiek, który był menedżerem Budki Suflera, także umarł niestety 2 lata temu i to było przykre i on właśnie bardzo no, tak profesjonalnie przedstawiał tą dyskografię Beatlesów. No, także... Ale wracając, bo tak jakbym, widzę, że jakbym ten temat muzyki dalej pociągnęła, to Pan by mi opowiadał, a mnie najbardziej interesuje Pan, no i ta Pana twórczość. Powiedzmy co nieco na temat plenerów, bo to też jest coś
co jest znamienne dla Pana twórczości. No tak, tak. To zaczęło się od pierwszych chwil, właśnie na jednym z takich prywatnych plenerów w okolicy Nowego Sącza. Właśnie postanowiłem zrezygnować z malarstwa olejnego i tam powiedzmy sztalugowego na korzyść pasteli i tak się zaczęło, że właśnie korzystając czy z takich jakby zaprogramowanych plenerów przy Związku Plastyków, czy prywatnych, zapraszanych przez prywatne osoby, korzystałem zawsze i miałem swój program na dany okres i starałem się przede wszystkim zobaczyć ciekawe różne budowle, czy powiedzmy pejzaże, a poza tym no, przynajmniej w sposób szkicowy je zanotować. No, ale też główną rolę w tym odgrywała fotografia, a tym bardziej po 2007 roku fotografia cyfrowa, która już jakby pozwala zanotować więcej i więcej. A poza tym no, to jest różnica, jak się siedzi, tak obliczyłem niedawno, że to jest 70 cm różnicy. Także są inne jakby tematy, które się realizuje w plenerze, a inne, które potem się rysuje z fotografii. Także wzrost mi pomaga w tym, że 1,86 m. Także zawsze się chwalę, że jestem wielkim artystą. O, to piękne, podoba mi się. Rozmawialiśmy jeszcze przed programem, że Pan też idąc w plener, wybierając się w różnorakie miejsca, to Pan je trochę tak ocala od zapomnienia, bo to czasem takie miejsca, które potem albo są, no nie wiem, zmodyfikowane, albo po prostu już nie istnieją. Tak, tak, tak. To niestety, im dłużej się pracuje, tym człowiek jest narażony na różne przykrości. Tutaj nawiążę do tej wystawy ostatniej, na której pokazuję właśnie dworzec nasz, tak, nieodżałowany Łódź Fabryczna i właśnie, no niestety z bólem serca, ale go w ostatnich właśnie miesiącach starałem się uwiecznić z fotografii, żeby sobie przypomnieć te miłe chwile, bo to było naprawdę bardzo miłe, jak się wyruszało do Warszawy, do Zakopanego, do Piotrkowa, w różne okresy do Krakowa i tam się rozpoczynało magiczne te podróże. No i właśnie to polegało na tym, że przez okna też pociągu, o, bo to też jest osobny temat, lepiej się widzi, prawda, z autobusu, z pociągu niż na przykład z normalnego samochodu. Mhm. I wtedy więcej widać ciekawych tematów. Tylko że to się tak przerobiło, przepraszam, tak nieładnie powiem, że pociągi już jeżdżą tak szybko, że czasem umyka no ten właśnie, widok. No właśnie, bo to jeszcze był ten moment, kiedy były pociągi jeździły tak do 100 na godzinę. Na spokojnie. Czasem była i trzeba było się jeszcze zatrzymać, prawda? A teraz to się wszystko zmieniło. Jak się okazuje, nie dla wszystkich na korzyść. Na pewno nie dla Pana, jako osoby, która korzystała też i no tu rozwijała się twórczo i malowała, tak? Albo szukała inspiracji, bo to też tak może być. Zdarzyło się tak, że przemieszczał się Pan, nie wiem, z punktu A do punktu B i gdzieś tam po drodze zobaczył w oddali coś, co chciałby Pan uwiecznić? Tak, tak. I to zazwyczaj jest tak, że jak się czasem dojdzie do tego obiektu, to lepiej on wygląda z daleka też w perspektywie. Ale jeszcze może nawiążę do tej mojej pierwszych chwil twórczości, czyli do roku 66, gdzie pierwszym zanotowanym przeze mnie przez ojca udokumentowanym, opisanym rysunkiem był rysunek lokomotywy w pędzie. Także ta miłość do parowozów jakby została jakby nagrodzona w okresie studiów, kiedy miałem możliwość jeżdżenia na parowozach i fotografowania dla Muzeum Kolejnictwa właśnie tych wnętrz parowozów w takich normalnych realiach kursowych, że po prostu jechał prawdziwy pociąg, a ja pokazywałem zezwolenie i normalnie jak autostopem podróżowałem po Śląsku, po morzu, także było bardzo miło. I to też miałem parę takich momentów, kiedy rysowałem maszynistów, portrety im, także. W
trakcie? Tak, w trakcie, tak. Jazdy. O, tak. No to niesamowite. Tylko że akurat nie wpadłem na to, że trzeba zrobić im z portretami zdjęcie, także pamiętam, że jeszcze to nie był ten okres, bo potem właśnie tak jak tutaj widać, tak, gdzie tak. Po prostu tutaj na tym zdjęciu, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ w berlińskim metrze nagle człowiek rysowany wyjął aparat i zrobił właśnie mnie przy zdjęciu, przy pracy i przysłał. I to człowiek z Ameryki. Także bardzo to było miłe. Ale często rzeczywiście, no, jak Państwo będą mieli okazję oglądać nasz program, to będzie można zobaczyć, że często te portrety, bardzo często zresztą, to są portrety, które są trzymane przez samych bohaterów, prawda, którzy byli no po prostu pierwowzorami do pracy pana autorstwa. Tak, i tutaj mamy do czynienia z fascynującą sytuacją, bo, do której nie jest współczesny człowiek w ogóle przygotowany, bo współczesny człowiek na ogół reaguje tak, że a to niepodobne, a to jest zupełnie inna optyka. Inna optyka jest żywego człowieka, który patrzy, i to jest największa wartość tych portretów, które po prostu rysuje człowiek, który czasem z powodów emocji czy braku czasu coś się kreska omsknie i wychodzą portrety van Gogowskie, prawda, czy jakieś tam powiedzmy szagalowskie. I to polega na tym, że człowiek na siłę chce dopasować te dwie rzeczywistości, bo aparat pokazuje zupełnie inaczej rzeczywistość, prawda, wykrzywioną. Zresztą mamy dowód na to, pokazując zdjęcia architektury, prawda, jak się wszystkie kreski wykrzywiają i nie jest to, co widzimy tak. Także jest w ten sposób taka sytuacja, jest właśnie, że to są dwie rzeczywistości, które są umieszczone na tym zdjęciu i to jest wartość tych rysunków. No. A z tego, co ja wiem, to raczej artyści nie posługują się właśnie dwoma mediami naraz, czyli żywym rysowaniem, tworzeniem i fotografią. Także myślę, że coś wniosłem do sztuki, przynajmniej polskiej, no, czy europejskiej. No. Tak sądzę. Ja też tak uważam. Na koniec, bo niestety czas nam się kończy, powiedzmy jeszcze o tej wystawie, o której mówiliśmy na początku. Ta wystawa na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej wisi. Póki co na razie można poczynić takie kroki do wirtualnego spaceru po tej wystawie. I ta wystawa to jest właśnie wystawa zatytułowana Pastele 25 lat wystaw autorskich. Oczywiście mowa o panu. Tutaj w ręku mam katalog. Gdyby pan mógł tak krótko opowiedzieć, co się na tej wystawie znajduje oprócz tego sławetnego dworca fabrycznego. To znaczy, to jest właśnie ta galeria, istnieje od 1998 roku i to jest moja trzecia wystawa w tej galerii. Kuratorem tej galerii jest pan dr Witold Staszewski, który niezmordowanie namawia twórców i urządza kilkanaście wystaw w roku. I też zostałem w zeszłym roku zaproszony do pokazania swojej retrospektywy. No i wpadłem na pomysł, właśnie mija akurat 25 lat od pierwszej wystawy, właśnie tej związanej z portretami. I warto pokazać. I też sięgnąłem do takich obrazów, których nie pokazywałem zazwyczaj na wystawach, albo wręcz sięgnąłem po nowe obrazy, także tak jak w wypadku, prawda, pejzaży tutaj nad morzem, czy do swoich rysowań właśnie przemierzających ziemię łódzką, Mazowsze, prawda, gdzie ważną jakby sprawą było zanotowanie architektury. I tak w ten sposób dotarłem na przykład do Poświętnego, tak tutaj tam to jest rejon działań majora Hubala w czasie wojny i też miły region do odpoczynku. No a poza tym też okręg krakowski, czyli tutaj w okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej, albo tutaj ląd, ziemia wielkopolska. I cały czas właśnie staram się pokazywać te różnice w różnych tutaj, w takich sprawach związanych z regionami Polski, jak tylko mam okazję. I to jest ważne, że to jest takie namacalne, że nie korzystam z innych zdjęć, tylko swoje, żeby to jest
specjalna właśnie, specjalna sprawa, żeby dobre zdjęcie zrobić, to trzeba się też nabiegać, nachodzić, szukać, naczekać na pogodę i właśnie to polega na tym właśnie, że no, to jest dużo trudu wymaga, żeby taka wystawa powstała. Bardzo doceniamy ten trud. Oczywiście zachęcamy naszych telewidzów, jeżeli będzie możliwość, a mam nadzieję, że będzie i możliwość i sposobność ku temu, żeby jakby no wejść fizycznie, bo myślę, że jednak no takiego doświadczenia to nie zastąpi, tylko i wyłącznie taki spacer wirtualny, do tego też zachęcamy i właśnie w galerii obejrzeć Pana wystawę, bo póki co ta wystawa, ta ekspozycja tam wisi. Tak, bardzo serdecznie zapraszam, jak tylko będzie możliwość, chociaż właściwie pojedyncze osoby mogą wchodzić na ulicy Żeromskiego 116 i tam zapytać się o Wydział Chemii, o Klub Politechniki i tam można zobaczyć to. I są dwie ekspozycje w Klubie Politechniki, no i w bibliotece, także na Wydziale Chemicznym. Także serdecznie zapraszam. Ja bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jak wspomniałam, zapraszamy do tego, żeby się na tę wystawę wybrać. No a twórcy, czego życzyć na kolejne lata? No, przede wszystkim, żeby była większa reakcja, bardziej taka przekładająca się w zakup obrazów, prawda? Żeby nie były to tylko pobożne życzenia, ale żeby więcej ludzi widzących mnie przy pracy no, zareagowało pozytywnie, no, żeby można dalej to tworzyć, bo myślę, że to no, nie tylko daje mi radość, ale tym wrażliwym ludziom. Także. No, życzyłbym sobie, żeby ten rok był taki sam jak poprzedni. Niech się to wszystko spełni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za możliwość.